Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale. Zrobimy dzisiaj przepyszne ciasto, które robimy za jednym zamachem. Ciasto na kruchym cieście z kruszonką i ciasto przypominające w smaku sernik, jednak bez sera. Ciasto szybkie, lekkie i przede wszystkim smaczne. Mam nadzieję, że Wam takie ciasto przypadnie do gustu, bo wiem, że bardzo lubicie przepisy, w które robi się po prostu szybko. To ciasto zajmie nam dosłownie godzinę. I to już z pieczeniem, ze wszystkim, więc rozpoczynamy. Na początek będziemy potrzebowali składników, takich jak 4 jajka, które będziemy rozdzielać żółtka oddzielnie, białka oddzielnie. Będziemy potrzebowali około 1,5 szklanki cukru pudru, 400 g mąki pszennej, następnie 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej, szczyptę soli, 2 łyżeczki esencji waniliowej, 50 g mielonego maku, 40 do 50, jak tam Wam się sypnie. I co jeszcze? Budyń i jogurt grecki, 800 g. Budyń waniliowy albo śmietankowy, według uznania jaki macie, wykorzystujemy składniki te, które są w domu. I to jest całość, wszystkie składniki, jakie będą nam potrzebne do tego ciasta. Więc rozpoczynamy. Więc zaczynamy. Najpierw do misy wrzucamy mąkę, będziemy ją przesiewać, ma być jej około 400 g. Ale zanim zaczniemy przesiewać, możemy już spokojnie nastawić piekarnik, bo zanim zrobimy ciasto, piekarnik się już nagrzeje na 175 stopni, grzałka góra-dół. I zaczynamy. 400 g mąki pszennej będziemy przesiewać. Następnie dajemy tutaj 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I 0,5 szklanki cukru pudru. Te wszystkie składniki ze sobą łączymy. I teraz będziemy dodawać resztę składników. Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka wpadają od razu do mąki, białka oddzielnie. Dodajemy teraz jeszcze całą kostkę masła pokrojoną, szczyptę soli i łyżeczkę esencji waniliowej. Zagniatamy ciasto kruche. To już nam się kruche zrobiło. Jest ono takie sypkie. Będziemy je za chwileczkę ugniatać. Teraz wykładamy tortownicę naszą papierem i będziemy wykładać mniej więcej 2/3 tej porcji tego ciasta. Resztę musimy sobie zostawić na wierzch. No zobaczymy. Tyle. I ładnie ubijamy. Ta forma to jest 27 cm, więc rozprowadzamy równomiernie ciasto i będziemy się brać za przygotowywanie masy właśnie z jogurtów. Mamy już tutaj rozprowadzone ładnie ciasto, ubite, więc teraz przechodzimy do robienia tutaj białek. Najpierw ubijamy białka ze szczyptą soli na sztywną masę, na sztywną pianę. Wszystko mi dzisiaj leci. Gdy piana będzie ubita, dodajemy mniej więcej 3/4 szklanki cukru pudru i ubijamy aż przez kilka minut, aż piana będzie taka złocista, gęsta. Teraz dodajemy do tego
cały budyń jakiś śmietankowy albo waniliowy oraz dodajemy 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej. I na małych obrotach łączymy, miksujemy do połączenia składników. Myślę, że już zostało wszystko połączone. Teraz możemy już podnieść łychę, ponieważ już więcej miksować nie będziemy. Resztę będziemy już mieszać ręcznie, więc mikser nam już nie będzie potrzebny. I teraz mniej więcej na 3 partie, na 3 razy dodajemy 2 greckie jogurty. Następnie, jak już mamy wymieszane ładnie, ponownie dolewamy tutaj 1 łyżeczkę esencji waniliowej i około 50 gramów maku. Okay. I teraz taką masę wylewamy na naszą tortownicę. I jak już Wasz piekarnik się nagrzał, wkładamy na 50 do 55 minut. Trzeba patrzeć, jeżeli się góra zacznie mocno rumienić, trzeba wyłączyć później grzałki górne. Więc widzimy się, jak już ciasto będzie gotowe. I tak wyszło moje ciasto, ale można je rozkroić dopiero jak wystygnie, więc jak się tylko wystudzi, to Wam je przekroję i pokażę jak w środku. No i oczywiście dam znać, jak smakuje. Więc ja jeszcze to posypię delikatnie cukrem, pudrem i widzimy się, jak ciasto wystygnie. Dobrze, kochani, ciasto już całkowicie wystygło. Oj, Was chyba ruszyłam. Więc zobaczymy, jakie jest w smaku, jak wyszło w środku. Ja włożyłam ciasto na noc do lodówki, więc dlatego jest takie twardsze, ale już teraz zostawię je. I już Wam pokazuję, jak ono wygląda w środku. Taki jest efekt w środku. I będziemy testować. No więc zabieramy się za testowanie. Bierzemy kawałeczek. Tak jak mówię, jest u mnie twardsze, dlatego że to kruche ciasto było po prostu w lodówce. Przepyszne. Naprawdę gorąco Wam polecam. Smak jest fantastyczny tego ciasta, więc myślę, że fajne, szybkie ciasto, bez brudzenia, wiecie, 15 rzeczy dookoła, bez wielkiego bałaganu, sprawdzi się na każdą imprezę, na święta. Ja na pewno to ciasto też zrobię na święta, bo się robi szybko, godzina czasu i ciasto jest gotowe, sprzątania po nim, jak pies napłakał, niewiele. Więc bardzo gorąco Wam polecam i z Wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Miłego dnia Wam życzę. Smacznego!